Moc historii. Dzień dobry, witamy państwa we wczesne, świąteczne Boże Narodzeniowe popołudnie. Cezary Jastrzębski. Z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Szumielewicz, no i zaczniemy tradycyjnie czarku od życzeń dla naszych słuchaczy w te święta najbardziej rodzinne. I to życzenia, chyba, które będziemy kontynuować, biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy przed rokiem, że jednak w naszych czasach, teraz okazuje się, że to powiedzenie zdrowia, zdrowych świąt odgrywa chyba największą rolę. I wszystkie inne są ważne, i zawsze to podkreślaliśmy, żeby te święta były rodzinne, spokojne, w przyjemnej atmosferze, takie właśnie błogie, a tymczasem okazuje się, że czasy zmuszają nas do tego, żeby o jednym właściwie tylko aspekcie pomyśleć o tym zdrowiu. I tego życzymy wszystkim słuchaczom oraz sobie wzajemnie, jak najbardziej i ze wszystkich sił. Na szczęście mamy już pewne metody leczenia. Tą najważniejszą jest szczepionka. No i liczymy na to, że ta szczepionka stanie się tak popularna, jak szczepionka na grypę i ten wirus. Będzie też tak popularny jak grypa, która wprawdzie groźna, ale jeżeli się zaszczepimy, to nie będziemy przechodzić jej w bardzo trudny sposób. Ale dzisiaj cieszymy się, bo dzisiaj są święta radosne i do tego będziemy nawiązywać, bo będziemy nawiązywać. Do świąty Bożego Narodzenia i do przedstawień symboli Bożego Narodzenia związanych z Regionem Świętokrzyskim, a konkretnie pokazanych na polichromiach czy obrazach znajdujących się w naszych świątyniach, ale myślę, że my zaczęlibyśmy czarku od tych symboli bożonarodzeniowych, bo często je widzimy, wiemy, jakie one są, ale czasem gdzieś tam. Dostawiamy coś do tego wszystkiego? Dostawiamy albo nie wiemy, czemu jakiś fragment znajduje się akurat taki, a nie inny, w tym, co wiąże się z Bożym Narodzeniem. I oczywiście, tak jak będziemy pewno o różnych sposobach osiągnięcia zdrowia dyskutowali przy świątecznych stołach, tak zapewne nieraz będziemy dyskutować na ten temat, jaka jest symbolika, jakie jest znaczenie tych elementów, które wiążą się z, z Bożym Narodzeniem. Chociaż oczywiście czasy się zmieniają i pewne motywy ulegają zapomnieniu. Stąd wydaje się, że dobrze jest przypominać to, co czasami oglądamy właśnie, na przykład podziwiając dzieła sztuki, albo nawet we współczesnych dziełach pojawiają się niektóre motywy, które artyści wykorzystują od stuleci. A my czasami tego nie wiemy, dlaczego akurat taki fragment pojawia się przy Bożym Narodzeniu. Poza tym, no to oczywiście wiemy też, że niektóre motywy dochodzą, tak jak przecież choinka, która z przełomu XVIII-XIX wieku pochodzi jako element związany z Bożym Narodzeniem. Rzecz jasna, że jak przegląda się święte księgi, różnego rodzaju proroctwa, no to sosna, jodła one się pojawiają również w pismach sprzed 2000 lat. Ale to dzisiaj szukamy wytłumaczenia. Czy czasami w Biblii nie było jakiegoś motywu, który odnosi się do tego, co jest dzisiaj popularne. No ale jednak ta choinka jest rzeczywiście chyba jednym z najważniejszych symboli Bożego narodzenia, oczywiście pomijając fakt no, samego głównego bohatera, czyli dzieciątka i tych wszystkich wydarzeń, które z Bożym narodzeniem się wiążą, i rzeczywiście choinka ma to duże uzasadnienie, jeśli mówimy o Bożym Narodzeniu, bo ona symbolizuje rajskie drzewo. A więc ozdoby, które wykorzystujemy do tego, żeby przystroić choinkę, to nie jest tylko kwestia świecidełek, ale tej dalekiej, głębokiej symboliki związanej z rajskim drzewem. No i oczywiście gwiazda betlejemska. No bez tego przecież Boże Narodzenie się nie może obyć. No, bo przecież z tymi kwestiami, a więc z symbolem światła, wiąże się kwestia trzech magów, trzech królów, trzech mędrców. Chociaż dokładnie nie wiadomo, bo nie jest powiedziane ilu ich było, czy rzeczywiście trzech. Bywało dwóch, bywało czterech, bywało siedmiu. To jest znowu czasami kwestia umowności, kiedy tradycja doprowadza właśnie do takiego. Skonstruowania motywu, że przyjmujemy go z całym dobrodziejstwem. Ale oczywiście pokłon Trzech Króli to jeden z symboli Bożego Narodzenia, ale ważniejszym jest rzecz jasna ta święta rodzina. Święta rodzina traktowana jako mała święta rodzina czyli Jezus i Matka Boża oraz Święty Józef, ale też traktowana jako wielka święta rodzina czyli krewni. Chrystusa, często nawet podawani do trzeciego pokolenia. I powiązane te osoby więzami krwi z Chrystusem były przedstawiane i nadal są przedstawiane w różnych dziełach. I stąd czasami widzimy scenę Bożego Narodzenia, która jest wielkim tłumem, no bo nawet do 17 osób dochodzi przedstawienie tej wielkiej rodziny, a w Niderlandach stosowali nawet takie obliczenia, że wychodziły im 23 osoby. No i wszyscy uczestniczą w tym Bożym Narodzeniu. No, a naszym zadaniem teraz jest rozpoznać o kogo tu chodzi i kto tutaj został. I kto z kim jest powiązany. No właśnie. I dlaczego ta osoba się tutaj znalazła i w ogóle kto to jest bardzo często. No i w naszym regionie znajdziemy takie pomoce, czyli wstęgi, na których na przykład są wypisane imiona. I tu już jest prostsza sytuacja. Nawet jeśli to jest gotyk, to liternictwo, no to jednak jesteśmy w stanie te imiona odczytać. Więc no, mamy sporo i jeszcze oczywiście kilka innych niezwykle interesujących symboli wiąże się z Bożym Narodzeniem. Cały czas jesteśmy przy symbolach świąt Bożego Narodzenia. Wiadomo, że przede wszystkim jest to święta rodzina, ale nie tylko, no bo. Idąc do kościołów, patrzymy na żłobki, które tam się znajdują. W niektórych miejscach są żywe stajenki. No, w w tych czasach obecnych albo są, albo, albo ich nie ma. No i właśnie i tutaj dochodzą te kolejne symbole świąt Bożego Narodzenia. Tym bardziej, że często właśnie na przykład taką stajenkę urządzamy u siebie w domu. Dzisiaj nie ma żadnych trudności, są szerokie możliwości, żeby pewne symbole dołożyć i żeby ta nasza choinka, to rajskie drzewko jeszcze miało te symbole bożonarodzeniowe dodatkowe. No i rzeczywiście z tym mamy czasami kłopoty. Dlatego, że już jest podstawowe pytanie. Przerwę ci teraz na chwilę, bo widziałem już takie stajenki że tam znajdują się postaci z najnowszych filmów fantazjek. Przyznam szczerze, że nawet mnie to jakoś bardzo nie dziwi, no bo przecież wszyscy cieszą się z Bożego Narodzenia, również te wszystkie potwory, te stwory science fiction widocznie też przeżywają bardzo mocno tę niebywałą chwilę. Właśnie to, co wiąże się z gwiazdą betlejemską albo z takimi dużymi kontrastami, które często widzimy w realizacjach na przykład artystycznych, operowanie świata. Że w pewnym momencie, i tak jest również w naszym regionie, jest ciemność. No, i tylko punktowo wskazane niektóre fragmenty dzieła po to, żeby pokazać to przyjście nowego i odchodzenie tego starego. Zresztą no, odchodzenie też nawet Starego Testamentu, a pojawienie się Nowego Testamentu. Więc bardzo dużo rzeczywiście takich konotacji tutaj się znajduje. No, a kiedy sami tworzymy na przykład takie małe bytlejem, no to no właśnie mamy czasami problem, czy grota. Czy stajenka. Jak to zrobić? Na początku, oczywiście, były groty, no bo tak to wygląda, że w okolicy Betlejem jest bardzo dużo takich grot. Natomiast stajenka była traktowana jako miejsce bardzo nieczyste. Oczywiście można było sobie wyobrazić, że to było zadanie Chrystusa, właśnie, zwalczyć zło, i kiedy pojawił się na świecie, no to właśnie się to wszystko zmieniało. Można było sobie ze złem poradzić. No ale jednak, raczej chyba musimy przyjąć, że początkowo były to groty. Potem, choćby na przykład w Europie, w naszej szerokości geograficznej, łatwiejsze było do przyjęcia. Takie wyobrażenie, że to no, stajenka była, że ci pastuszkowie byli nie w grocie, no bo ile tych grot mogło być wokół nas, oni w tych stajenkach sobie siedzieli. Pastuszkowie rozumiani też jako ci najgorsi w strukturze społecznej, najniżej postawieni, często też utożsamiani ze złodziejaszkami, z jakimiś nieciekawymi typami, i im właśnie dobrą nowinę przynosi Chrystus. Czyli, no właśnie, takie zakwestionowanie całego dotychczasowego porządku. Więc to nie jest kwestia tylko tego, że pastuszkowie biegną, ale jest bardzo duża moc tego symbolu, tego motywu. No i rzecz jasna, aniołowie, którzy różne rzeczy wykonują, nie tylko śpiewają, nie tylko latają, ale i też czasami biorą udział zamiast Marii i zamiast Józefa w różnych czynnościach domowych. Są również takie dawne realizacje. A więc bardzo dużo motywów, gdzie dochodzą też często te elementy, tak jak mówiliśmy, że ktoś ogląda filmy, fascynuje się nimi i nie wyobraża sobie, żeby jego bohaterowie nie powitali nowonarodzonego Chrystusa. W związku z czym kiedyś takie powszechne motywy dotyczyły na przykład zwierząt domowych. I stąd występowała często kura, która miała symbolizować w odniesieniu do Chrystusa to, czym ona się charakteryzuje. Nawet kiedy nie ma już siły, to ciągle tymi pisklętami się opiekuje. I poświęci sama siebie w opiece nad pisklętami. Więc ten niewinny tyle, co urodzony Chrystus, już za nas się poświęca. W związku z czym te paralele były bardzo bliskie. Oczywiście też kogut, który częściej występuje przy zmartwychwstaniu i jest tym jednym z ważnych motywów związanych ze świętym Piotrem, ale tutaj też występuje właśnie jako połączenie tego motywu dotyczącego Bożego Narodzenia i kwestii zmartwychwstania. Czyli początku i końca i są takie kwestie właśnie jak kogut, który może być i tak interpretowany i tak, czyli przy narodzinach już widzimy, że będzie śmierć i będzie odkupienie całego świata. I takimi motywami są na przykład często też ten żłobek, który wygląda jak katakumba, jak dół, gdzie chowa się zmarłych, jak grób często tak właśnie jest przedstawiany i w dodatku też na granicy na przykład światła i ciemności ten żłobek jest ustawiony. Ale też bardzo często nawet te pieluszki, w które ubrany jest Chrystus, one, jak się im przyjrzymy, wyraźnie przypominają szaty Chrystusa przy zmartwychwstaniu. Więc ten motyw jeden i drugi są bardzo mocno ze sobą sprzężone i bardzo często teoretycznie wydaje się drobne elementy. Pełnią jednak niezwykle ważną rolę, kiedy no, chodzi o odbiór danego dzieła przez tych, którzy widzą, podziwiają motywy, które dotyczą Bożego Narodzenia. Oczywiście, można by jeszcze i to czasami bardzo szczegółowo omawiać te kwestie, no bo wystarczy popatrzeć na przykład na. Taki wydaje się prosty motyw, czyli gołębia. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, jak rozumieli przez całe wieki nasi poprzednicy symbolikę związaną z gołębiem, no to będziemy to tak odbierali, że czerwone nogi gołębia zawsze oznaczały męczenników. Więc celowo były eksponowane, żeby każdy wiedział, że aha, chodzi o męczenników. Te pióra, które mają gołębie, takie srebrzyste, jasne, to byli prorocy. No i ci wszyscy, którzy kaznodziejstwem się zajmowali, dlatego, że srebro było symbolem Słowa Bożego. Więc takie srebrzyste pióra odnosiły się właśnie do proroków i do kaznodziejów. Z kolei, jak patrzyło się na takie połyskliwe skrzydła gołębia. Nieco takie właśnie szafirowe, bardziej wpadające troszkę w inne odcienie, no to miało to symbolizować czystość ciała, a z kolei taki kark gołębia widzimy, że mieni się bardzo mocno, właśnie znowu kolejnymi barwami. Miała to być czystość myśli i jednocześnie umartwianie ciała. Więc no bardzo dużo rzeczywiście tych różnych symboli pojawia się przy Bożym Narodzeniu. I możemy być pewni, że nie ma przypadków, czyli nie ma tam zbędnych elementów. One miały na celu przemówienie do odbiorcy i wskazanie na pewne nie tylko interpretacje, ale prawdy teologiczne, więc to było bardzo ważne, co oczywiście z wiekami często odchodziło w niepamięć, na przykład, ulegało jakimś modyfikacjom. My dzisiaj dokładamy kolejne swoje interpretacje, ale jednak zwróćmy na to uwagę, jak wiele jest tutaj ciekawych wątków, a w naszym regionie możemy znaleźć właśnie takie dzieła, które nie tyle, że się odwołują nawet do samego Bożego Narodzenia, ale pełne są takich właśnie motywów. No i właśnie przejdziemy teraz do tych motywów, jak zapowiadaliśmy na początku. Będziemy się skupiać na polichromiach i obrazach, które znajdują się w obiektach sakralnych naszego regionu i są oczywiście związane ze świętami Bożego Narodzenia. No i zaczęlibyśmy od polichromii, bo tutaj mamy trzy takie. Przykłady miejscowości, gdzie możemy je obejrzeć, je zobaczyć, czyli skotniki, działoszyce i bejsce. O niektórych na przykład polichromiach wspominaliśmy, i w związku z tym no, nie będziemy się powtarzać. Nasz region jest tak bogaty, że jeszcze starczy nam tych symboli na niejedne święta Bożego Narodzenia, żeby tylko słuchacze chcieli nas słuchać. To byłoby dla nas bardzo interesujące, żeby mówić o kolejnych miejscach. Więc może o tak bardzo spektakularnych i dobrze znanych. Jak na przykład szydłów czy mieronice. Te mieronice wodzisławskie no nie będziemy w kółko opowiadali, a zwrócimy właśnie uwagę na te, o których wspominałeś, Robercie, czyli między innymi właśnie na skotniki. Chronologicznie rzecz biorąc, czyli popatrzymy na te najstarsze, a zbliżymy się do naszych czasów, czyli te w bejsach będą najmłodsze. No bo rzeczywiście tak jest, że mamy niezwykle ciekawe przedstawienia sprzed setek lat. Te, które wiążą się ze Skotnikami, mamy kilka miejscowości o tej nazwie, więc żeby było wszystko jasne, mówimy o tych Skotnikach w gminie Samborzec, w pobliżu Sandomierza, na drodze z Krakowa do Sandomierza. Tam znajduje się kościół, który został ufundowany w 1347 roku przez słynnego arcybiskupa gnieździeńskiego, który właśnie w Skotnikach się urodził, czyli Jarosława Bogorie Skotnickiego. Natomiast same skotniki, one już w drugiej połowie XII wieku były wymieniane jako miejscowość i, i były znane. Natomiast fundacji kościoła dokonał właśnie Jarosław Bogoria Skotnicki. Ale i to jest o tyle istotne, że wiąże się właśnie z tymi polichromiami czyli malowidłami na ścianach kościoła. Ale niestety kościół ten ulegał różnym kataklizmom. Między innymi takie właśnie były wylewy wisły, że aż zalewały kościół. Tam nawet są oznaczenia, do którego miejsca woda w dawnych wiekach dopływała. No i były oczywiście pożary, były przebudowy. I w związku z tym, to jest, jak podkreślam, dla nas o tyle istotne, że no nie wszystko możemy zobaczyć, a nawet trzeba by trochę takiej detektywistycznej pracy, i my ją zaraz wykonamy żeby dojść do tego co tam z Bożym Narodzeniem się może wiązać dlatego że kościół został przebudowany około 1455 roku no i zmieniono to co wiąże się właśnie z polichromiami czyli one w tej chwili nie są w całości widoczne mało tego no to one do 1977 roku w ogóle nie były widoczne a więc mówimy o polichromiach Fundacja 1347, natomiast same polichromie są datowane na 1370 rok, że około tego roku wykonano te polichromie. Ale ponieważ potem, właśnie, trzeba było zmieniać strop, wykonano sklepienie, przebudowano kościół, więc zasłonięto część tych polichromii. A ponieważ polichromie są podzielone na pewne kwatery, na pewne części, można by powiedzieć, że one nieco przypominają taką klatkę, z kliszy filmowej albo z kliszy do aparatu fotograficznego, i tak rzeczywiście one są ułożone takimi klateczkami prostokątami koło siebie, przedstawiają sceny z życia Jezusa i Marii, ale też, zdaje się, generalnie odwołują się do pewnych kwestii dotyczących wiary, dlatego że jak się wejdzie, nie każdy to może zrobić, ale są takie okazje, żeby można było wejść na poddasze. To wtedy widać, że są tam takie fragmenty. Niestety one są jeszcze nieodpowiednio zakonserwowane, wymagają kolejnych pieniędzy, kolejnych prac. Mam nadzieję, że na to środki się znajdą, bo tam widzimy takie sceny, które dotyczą, na przykład widać to wyraźnie jest jakaś kula ziemska, czyli na przykład stworzenie świata, a dopiero przecież potem są narodziny Chrystusa. I w związku z tym. Jak patrzymy na to, co znajduje się w tej części na poddaszu, a jednocześnie, jak potem sobie zejdziemy w dół i w tej dostępnej części oglądamy te polichromie, które odsunięto po 1977 roku, i wtedy się okazało, że o, mamy tutaj takie polichromie z XIV wieku, to u samej góry widać właśnie taką scenę, która mogłaby być interpretowana jako narodzenie, dlatego że wyraźnie widać po lewej stronie, takie dwie postacie, które klęczą i moglibyśmy uznać, że są to na przykład pastuszkowie, a po prawej stronie znacznie większe postacie, no bo to była ta hierarchia. Przecież Najświętsza Maria Panna, Święty Józef nie mogli być w średniowieczu tej samej wielkości co pastuszek, a nawet co król. Król był mniejszy, miał mniejsze rozmiary niż święci, a pastuszek jeszcze mniejsze niż król, niżej już nikogo nie było. Więc niestety ci byli zmuszeni do tego, że miarę wielkości stanowili. No więc widać takie większe postacie, i widać też, że między nimi podtrzymywany pod ręce znajduje się Chrystus, dlatego że widzimy aureolę nad głową dziecka. Ale to nie jest niemowlę, to jest troszeczkę większe dziecko, więc może to być jakaś kolejna scena, chociaż z drugiej strony, jak weźmiemy pod uwagę to, o czym zaraz powiemy w działoszycach, gdzie jest motyw credo, czyli wyznania wiary, no to tam po narodzeniu od razu następuje kwestia męki pańskiej, czyli nie ma innych jakichś motywów. Tu oczywiście nie możemy wykluczyć, że one się nie mogły znaleźć, ale być może, że właśnie tak to było, że przedstawiono tę kwestię narodzenia w ten sposób, lub gdy wreszcie nastąpią te prace tam na poddaszu, to może się okazać, że tam odkryjemy, no, już bez wątpienia, takie sceny, które dotyczą narodzenia. To jest jeszcze bardziej tajemnicze, jeśli popatrzymy w prawo od tej scenki, gdy jesteśmy w środku kościoła, już nie na poddaszu. Tylko w nawie kościoła, to po prawej stronie od tej klateczki, gdzie może są ci pastuszkowie i ta mała święta rodzina, widać wyraźnie, że jest jakaś postać i fragmencik, no bo potem ściana nam wchodzi. Czyli to, co wymurowano, kiedy już w polichromie były, po prostu niszcząc częściowo je, i ściana nam zasłania. Nie wiemy, co jest pod spodem, ale widać wyraźnie tylną część jakiegoś zwierzęcia. Więc kiedy mówimy, że ten osiołek, ten wół to są też symbole Bożego Narodzenia, no to być może, że tutaj na przykład jest jakaś scenka się odwołująca do Bożego Narodzenia. Choć chronologicznie ona by nam nie pasowała, bo one, te klatki nie są tak rzucone sobie przypadkowo i chaotycznie. One tworzą pewne ciągi właśnie takiej Biblii dla ubogich, Biblii pauperum i ludzie sobie odczytywali, oglądając to, zasady wiary, lub były one im przekazywane, kapłan się odwoływał do tego, co było na ścianie. No więc bardzo interesujące polichromie w Skotnikach, jednocześnie no, ciągle tajemnicze, i to jest takie piękne też, że mamy jednak coś do wyjaśnienia, cieszymy się, że odkryto to polichromie, to jest przecież tylko kilkadziesiąt lat, odkąd je znamy, Mamy nadzieję, że one będą też w całości odpowiednio zakonserwowane i odpowiednio w przyszłości o nie zadbamy. No i że być może wyjaśnią wątpliwości, o których mówiliśmy. Wspomnieliśmy o Działoszecach. Tam też znajdują się kolejne polichromie związane ze świętami Bożego Narodzenia. I też wspominaliśmy już o tym, że tam jest. Przedstawione coś szczególnego, bo jest tam przedstawione wyznanie wiary, są kwestie związane przy narodzinach, jednocześnie z męką pańską, ale tak jak wspominaliśmy na początku o symbolach, to te symbole często wiążą się i z narodzinami, i nawiązują także do tego, co wydarzyło się później, czyli po prostu do śmierci Chrystusa na krzyżu. Jak najbardziej, a tutaj jeszcze w dodatku mamy całą sekwencję wydarzeń czyli credo, co w przetłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza wierzę, a jednocześnie no, traktujemy to wyrażenie jako ogólne określenie do tego, co nazywamy składem apostolskim, a co jest właśnie pewnym wyznaniem wiary. Oczywiście trwają nawet dyskusje, jak dokładnie powinno brzmieć to wyznanie wiary i w jakim rycie ono powinno być wygłaszane, ale to jest powiedzmy kwestia jakaś teologiczna. Natomiast wiemy dobrze, że wszystkie osoby, które uczestniczą w nabożeństwach. W pewnym momencie wypowiadają wspólnie te słowa zaczynające się w ten sposób: Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. I to jest ten początek, credo, który wiąże się właśnie z działoszycami w ten sposób, że w latach 80. odkryto tutaj właśnie malowidło, które jest przedstawieniem malarskim credo. Czyli nie tekst zapisany. Oczywiście on tam jest też zapisany, dlatego, że jest taka wstęga, która otacza wszystkie kwatery. Tam jest 12 przedstawień, czyli trzy takie poziomy, w każdym poziomie cztery kwatery, takie prostokąty. Podobnie właśnie jak te klatki filmowe w skotnikach, o których przed chwilą mówiliśmy. No i one dotyczą tego, co wypowiadają wierni, mówiąc credo, mówiąc wierzę. Czyli w kolejności to są takie motywy: Bóg w Trójcy jedyny, stworzenie świata, no i narodziny pana Jezusa, ten moment, do którego zacytowaliśmy kredo. To jest właśnie ten trzeci motyw w Kolejności, a potem złożenie Jezusa do grobu, wstąpienie Chrystusa do otchłani, w niebo wstąpienie Jezusa, sąd ostateczny, zesłanie Ducha Świętego, Kościół Powszechny i świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Czyli 12 takich sekwencji zostało w Działoszycach przedstawionych w sposób malarski. No i znowu jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy świątynia Działoszycka ma dawną swoją genezę, bo budowę kościoła w Działoszycach rozpoczął biskup krakowski Iwo Odrowąż w 1220 roku. Ta pierwsza świątynia przetrwała do początku XV wieku, a kościół ten, który obecnie oglądamy, jest właśnie kolejną świątynią, czyli z początku XV wieku. No i znów była taka sytuacja, że do lat 80. XX wieku myśmy nie wiedzieli, że to kredo tutaj się znajduje. Ono jest w prezbiterium. Po lewej stronie, czyli od strony jak stoimy przodem do ołtarza głównego, po lewej stronie na tej ścianie oraz fragmenty przy ścianie tęczowej. No i od niedawna dopiero wiemy, że takie przedstawienie tutaj się znajduje. I to było w ogóle pierwsze w Polsce przedstawienie kredo za pomocą techniki malarskiej. Jedno z nielicznych w Europie, które się zachowały. A więc mamy rzeczywiście wielki ewenement, który wiąże się z tym Bożym Narodzeniem, no bo właśnie jedna z tych dwunastu kwater przedstawia nam tę uroczystość, którą obecnie obchodzimy. No więc bardzo ważny aspekt, taki unikatowy z punktu widzenia historii sztuki, wyjątkowości tej sytuacji, którą mamy w działoszecach. Natomiast prawda jest taka, że tam trzeba się bardzo mocno wpatrywać a nawet w pewnym momencie to wpatrywanie niewiele nam daje, dlatego że no, prezbiterium jest wysokie i te sceny, które są najwyżej, są dość słabo widoczne. Ja tam najczęściej wykorzystuję lornetkę albo w aparacie fotograficznym jakiś zoom, żeby sobie przybliżyć widok, ale to też nie jest takie proste, no bo oczywiście ten upływ czasu spowodował... Że polichromie ulegają zniszczeniu, no i nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego upływającego czasu. Dzisiaj, oczywiście, odpowiednio dbając o te polichromie, powodujemy, że no nie utlenia się ta farba już w ten sposób, w jakimś zatrważająco szybkim tempie, ale jednak trzeba o tym pamiętać, że no nie są to wieczne dzieła. Tym bardziej, że akurat ta scena dotycząca Bożego Narodzenia. Ma tylko pewne swoje fragmenty. Czyli nie widzimy tam tego wszystkiego, czego się spodziewamy. I trzeba troszeczkę wyobraźni swojej uruchomić. Ale co na pewno zobaczymy? To jest ta w kolejności w credo trzecia kwatera. I widzimy tak. Ewidentnie taki fragment, który wiąże się z tym, że jest widoczne. Drzewko. Trudno powiedzieć, czy iglaste, czy liściaste, ale jest drzewko i płonące ognisko przy nim. Czyli tak, jakby scena związana z pastuszkami, że siedzieli sobie, pilnowali tych stad, przy ognisku grzali się, no jakieś drzewo rosło. I taka, taka scenka. Nie wszystko jest dobrze widoczne, ale widać mniej więcej taką postać, która jest przedstawiona w trzech czwartych. W sztukach plastycznych, w malarstwie, przedstawia się ten motyw w ten sposób, że osoba jest do nas zwrócona tak troszeczkę z ukosa, w niepełnym profilu i właśnie w trzech czwartych czyli no nie tylko sama głowa, ale widzimy część również tułowia. No i nad tą postacią nie bardzo wiadomo, kto to miałby być, ale jest widoczna Belka Stajenki. Więc no to już ewidentnie jest nawiązanie do motywu bożonarodzeniowego i z kolei z prawej strony rzadko w innych realizacjach ja nigdy nie spotkałem takiej sytuacji, żeby pojawiał się święty Jakub. Być może jest to święty Jakub, dlatego że no tak jest interpretowany przez znawców sztuki, ponieważ posiada swój atrybut, czyli miecz. Ale miecz jest nie tylko atrybutem świętego Jakuba, akurat świętego Jakuba apostoła starszego, bo o niego chodzi. Są jeszcze inni święci, którzy posługują się tym atrybutem, rozpoznajemy ich dzięki temu. Natomiast biorąc pod uwagę inne postacie, gdzie są apostołowie też inni, no to wyciąga się takie wnioski, że skoro są inni tacy, 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 to właśnie z mieczem powinien być święty Jakub apostoł starszy. No i wszystko, co dotyczy tej sceny, to jest to, o czym teraz mówimy. Więc mogłoby się wydawać, że niedużo, ale znowu podobnie jak w skotnikach też sytuacja o tyle też do wyjaśnienia jeszcze, że tam również widać to wyraźnie. Te polichromie zostały przykryte kolejnymi zmianami w świątyni. Czyli po pożarach, po przebudowach, rozbudowach, fragmenty zostały zasłonięte, one, one nie są w całości widoczne. Czyli być może kiedyś też natrafimy na jakieś lepsze fragmenty, które da się rozczytać. No ale to kredo rzeczywiście robi niebywałe wrażenie, a w tym ten motyw Bożego Narodzenia, akurat dla nas teraz niezwykle ważny, ma te swoje właśnie konkretne, Fragmenty i konkretne symbole. Nieszczęście polichromii, tak jak powiedzieliśmy, polega na tym, że z upływem lat były zakrywane, czy przez remonty, czy coś, jakieś niespodziewane wydarzenia odbudowy kościołów. W XX wieku mówiliśmy, że część z nich udało się odkryć na przykład w skotnikach czy w działoszycach, ale teraz jeszcze wędrujemy do Bejs, gdzie też mamy polichromie związane właśnie z elementami Bożego Narodzenia. Oczywiście Bejsce to miejsce, które dobrze jest znane z punktu widzenia, tak moglibyśmy powiedzieć, późnego renesansu i w kontekście na przykład krakowskim. No bo to są okolice też bliskie, dlatego że Bejsce znajdują się w powiecie kazimierskim, czyli z Kazimierzy Wielkiej jest bliżej do Krakowa niż do Kielc, na przykład. Dystans do Kielc jest dwukrotnie dłuższy niż do Krakowa. Więc nie dziwi nas to, że te wpływy krakowskie są tam silne, ale właśnie kaplica Zygmuntowska na Wawelu stworzyła taki nurt związany ze sztuką w Polsce, który potem był naśladowany. Natomiast do tej orbity dołączane są bejsce, ale cały czas podkreśla się wyjątkowość i unikatowość tego, co w bejsach możemy zobaczyć. Więc mówimy, no tak, w jakiś sposób inspiracja. Ale z drugiej strony, samoistne, wspaniałe zrealizowanie pewnej renesansowej idei, czyli zgodnie ze sztuką renesansową. Więc piękny obiekt kultowy, czyli kaplica rodziny Firlejów w Bejsach. Kaplica dostawiona do wcześniejszego gotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja, dostawiona przez Mikołaja Firleja pod koniec XVI wieku. Więc mamy tutaj do czynienia z malowidłami, które są w tej kaplicy Firleju, w kaplicy grobowej oczywiście, wykonanej w latach 1594-1600. To jest ten czas. Więc no, młodsze niż w Skotnikach czy w Działoszycach, ale nie mniej interesujące. Z punktu widzenia historii sztuki, to właściwie tam już w tej kaplicy nic więcej nie można dołożyć. Bo tak jest ta przestrzeń wypełniona różnego rodzaju przedstawieniami, ornamentami, że nie ma możliwości, żebyśmy jeszcze coś tam mogli zaprezentować. I wśród licznych wspaniałych dzieł, bo rzeczywiście tam się stoi z otwartymi ustami i nie wiadomo na czym właściwie skupić wzrok, wszystko nas niemalże tak przytłacza, ale jednak wyłowimy też w górnej części na podłuczach takich scenę, która dotyczy Bożego Narodzenia. Przy czym częściowo jest zniszczona, no ale no tak to niestety jest. Z jednej strony my mówimy o tych polichromiach, że najlepiej byłoby, gdyby to były freski. Różnica między freskami a innymi malowidłami polega na tym, że freski są wykonywane na mokrym tynku. I wtedy rzeczywiście ten kontrast barw osiągamy niebywały one trudniej ulegają zniszczeniu pod wpływem na przykład światła dziennego, ale są niezwykle trudne w wykonaniu. Dlatego że kiedy pracujemy z mokrym tynkiem, to nie można dokonać poprawek. A więc gdy zarzucimy tynk i ten fragment chcemy zamalować, jeśli się pomylimy, no to trzeba cały tynk skuć ten mokry. Nie możemy tego poprawić na bieżąco. No więc pomylił się artysta, proszę bardzo kujemy tynk. Już prawie kończymy, a on się znowu pomylił. No i znowu kujemy ten tynk i możemy się tak bawić w nieskończoność. Łatwiejsze jest, ale z punktu widzenia przetrwania daje gorszy efekt. Malowanie na sucho, czyli położyliśmy tynk, on sobie wysechł, a my wtedy po prostu na sucho malujemy. Pomyliliśmy się, nie ma problemu, zetrzemy. I coś od nowa namalujemy, artysta jest zadowolony, wszyscy są zadowoleni, ale potomkowie nie są zadowoleni. Dlatego, że te na sucho malowidła, czyli nie freski, bo freski, nazwy freski używamy tylko do tych mokrych tynków. Te na sucho wykonane niestety tak dobrze nie przetrwają jak freski. Prawda też jest i taka, że no również freski ulegają zniszczeniom różnego rodzaju, bo to są sytuacje takie, które wiążą się często z naturalnymi barwnikami. W dawnych tych wiekach stosowano barwniki, które po prostu utleniają się z upływem czasu. Więc fragmentów tutaj nie możemy w całości zobaczyć, ale jednak ta podstawowa scena, czyli Matka Boża trzymająca na kolanach dzieciątko, jest jednocześnie ukazana w takiej scenie, która ma ten wymiar adoracyjny, ale dotyczy ta adoracja innych postaci niż Matka Boża, bo adoracja. Jeśli chodzi o Matkę Bożą, będzie wtedy, gdy dzieciątko nie jest na przykład na kolanach, czy nie trzyma Matka Boża na rękach dzieciątka, tylko sama klęczy na przykład przed dzieciątkiem, jest w pobliżu dzieciątka, przy dzieciątku. I wtedy będzie adoracja. Matka Boża adoruje dzieciątko, sama adoruje. To były takie dwa motywy. A drugi to był ten, kiedy Matka Boża na kolanach, na rękach trzyma nowonarodzone dziecko, a pozostali uczestnicy sceny adorują dzieciątko. Czyli oni właśnie klęczą, podchodzą, kłaniają się. I tutaj mamy ten motyw właśnie związany z tym, że dzieciątko jest na kolanach Matki Bożej, przedstawione w ten sposób, że wyciąga rączki w stronę. Świętego Józefa, którego mamy po lewej stronie, więc moglibyśmy powiedzieć, że jest tutaj mała święta rodzina, ale nie, dlatego że w dolnej części, oczywiście odpowiednio mniejszy, jest pokazany Święty Jan Chrzciciel, ale pokazany właśnie jako dziecko, co będzie częstym motywem. No, nie przez przypadek, bo pamiętamy tę scenę, która dotyczyła nawiedzenia, a więc związała się z postacią świętej Elżbiety i jej męża Zachariasza, którzy byli już w podeszłym wieku, nie mieli dzieci, a Maria, która była brzemienna, to są zresztą rzadkie też przedstawienia. Pamiętajmy, że na przykład w Sandomierzu w katedrze możemy zobaczyć obraz Matki Bożej Brzemiennej, czyli Matki Bożej przedstawionej w ciąży. A więc, kiedy Matka Boża była brzemienna, udała się do Elżbiety, swojej krewnej, chcąc jej pomóc w różnych czynnościach i w momencie, kiedy się przywitały, no to okazało się, że święta Elżbieta też jest w ciąży. Wtedy okazało się, że możemy tak to uprościć. Odezwał się święty Jan Chrzciciel i też tak jak Maria powitała Elżbietę, Czyli możemy powiedzieć, że ważniejsza postać przyszła do mniej ważnej. To też była taka scena, moglibyśmy tak sobie to wyobrazić, że ważniejsza postać, czyli Chrystus, przyszedł do Świętego Jana Chrzciciela, do mniej ważnego. No i wtedy to się okazało, że właśnie na świecie pojawi się Święty Jan Chrzciciel i dlatego on jest oczywiście po tym, jak pamiętamy no ta ważna scena chrztu Chrystusa przez Jana Chrzciciela, i jest dlatego bardzo często dodawany do Bożego Narodzenia Święty Jan Chrzciciel. I właśnie w Bejsach mamy taką sytuację, bo widać wyraźnie, to jest chłopiec niewielki, chociaż troszkę większy, troszkę starszy niż Jezus ale ubrany w skórę zwierzęcą. No więc wiadomo, Święty Jan Chrzciciel, niewykluczone, że jakby tutaj nie było zbyt wielu zniszczeń, to jeszcze pewno krzyż byśmy zobaczyli, bo to jest bardzo częsty motyw, żeby już nie było wątpliwości. Duży krzyż, który trzyma w ręku. To dziecko często, najczęściej właśnie, czyli święty Jan Chrzciciel. No i oczywiście w tle widzimy po lewej stronie jakieś takie ruiny, nieruiny, budowle ciemne, czyli ta przeszłość, która ma już odejść, która odchodzi wraz z narodzeniem Chrystusa i świat zmieni się, właśnie rodzi się nowe, wraz z pojawieniem się Chrystusa na świecie. Więc bardzo, bardzo ciekawy motyw, który możemy zobaczyć w bejsach. Motyw Świętego Jana Chrzciciela oczywiście jeszcze powróci w naszych kolejnych rozmowach, bo mieliśmy się skupić na polichromiach i obrazach związanych z Bożym Narodzeniem, ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze, bo przed nami dwa dni świąt Bożego Narodzenia. Dziś skupiliśmy się na polichromiach i tak jak wspomniałem, Jan Chrzciciel powróci jako Jeden z tych symboli, z tych postaci związanych także z narodzeniem Chrystusa. Ale powiemy też o innych. Będzie to dopiero niestety jutro. Dzisiaj życzymy jeszcze wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych, radosnych świąt i spotkajmy się, miejmy taką nadzieję, jutro. Dziś już dziękujemy za uwagę. Cezary Jastrzębski, Robert Szumielewicz i Tomasz Tamborski, który program zrealizował.